Witamy Państwa bardzo serdecznie. Chcieliśmy przypomnieć, że dzisiaj za niedługo rozpoczniemy Komisję Edukacji Narodowej, która będzie poświęcona wotum nieufności wobec urzędującej minister Zalewskiej. Także dzisiaj będzie debata na komisji, jutro będzie debata na posiedzeniu plenarnym. Zdecydowaliśmy się na złożenie tego wniosku o wotum nieufności, dlatego że uważamy, że te propozycje, z którymi pani minister Zalewska wychodzi, są propozycjami, które zdewastują polską edukację. To są pomysły zarówno nieroztropne, jeżeli chodzi o sam pomysł likwidacji gimnazjów, takiego sentymentalnego powrotu do przeszłości, czyli do formuły 8+4. To nie dość, że same pomysły są nietrafione, to sposób, w jaki pani minister zamierza tę reformę przeprowadzić, jest równie skandaliczny. Takie słowo, które nasuwa mi się przy okazji, to jest po prostu bezmyślność. Bezmyślność. Znaczy pani minister nie wystarcza zdrowego rozsądku. Myślę, że ma problem z takim myśleniem przyczynowo skutkowym, bo gdyby pomyślała, gdyby przemyślała swoje decyzje, to absolutnie nie powinna w tak szalonym tempie się na taką reformę decydować, ponieważ mamy taki instrument, Platforma Obywatelska ma taki instrument jak zgłoszenie wniosku o wotum nieufności. Zdecydowaliśmy się, że naszym obowiązkiem jest do samego końca alarmować. Być może uda nam się przekonać rząd, bo nie sądzę, że uda nam się przekonać panią minister Zalewską, ale ciągle jeszcze liczę na to, że rząd ma w sobie więcej roztropności niż minister i nie zdecyduje się na przeprowadzenie reformy w tej chwili. Również taki duży znak zapytania stawiam nad roztropnością prezydenta Dudy, który ku mojemu miłemu zadziwieniu powiedział, że jeżeli ta reforma nie będzie właściwie przygotowana i przedyskutowana, to tej ustawy nie podpiszę. Bardzo by mi zależało, żeby zarówno rząd, jak i pan prezydent Duda zapoznali się ze szczegółami tej reformy, bo wtedy zobaczą gołym okiem, jaka to będzie wielka dewastacja edukacji. I wierzcie mi państwo, jeżeli ta reforma będzie przeprowadzona, to za parę lat będziemy bardzo, bardzo tęsknić za sytuacją, w której byliśmy na 4. miejscu w Europie i na 11. miejscu w świecie, jeżeli chodzi o poziom naszej edukacji. Także mamy nadzieję, że również tutaj rodzice będą aktywni w twardym mówieniu nie tej reformie, ponieważ to na pewno nie będzie skutkowało lepszą edukacją dzieci, wręcz przeciwnie. To, co proponuje pani minister Zalewska, jest porażające. Kiedy się popatrzy na te przepisy, to widać, że nie da się ich wprowadzić w takim tempie, w jaki proponuje pani minister. Nie da ich się w ogóle wprowadzić, ponieważ system szkolny jest przystosowany do innej struktury. Za reformę pani minister zapłacą przede wszystkim uczniowie i przedszkolaki, bo ta reforma właściwie porusza wszystkie etapy edukacji. Zapłacą uczniowie, ci ze szkół podstawowych, klasa 6-7 tutaj jest w największym stopniu narażona na straty z tytułu tej reformy, ponieważ będą się od września uczyć w nieprzygotowanych szkołach, w szkołach, w których nie ma pracowni fizycznych, chemicznych, sal gimnastycznych, boisk szkolnych, bo to są małe wiejskie szkoły, w których ci uczniowie od września mają pozostać. Nie będą w tych szkołach mieli nauczycieli fizyki, chemii, biologii, bo tam po prostu jest za mało godzin na to, aby nauczyciel specjalista miał etat. Zapłacą również za to dzieci młodsze w szkołach. Ponad 60-70% szkół podstawowych znajdują się oddziały przedszkolne i przedszkola. Do tych przedszkoli chodzą nie tylko 6-latki, ale również 5-latki, 4-latki i 3-latki. Kiedy obniżaliśmy wiek szkolny, Prawo i Sprawiedliwość alarmowało, że nie mogą się dzieci młodsze, 6-latki, uczyć z 12-latkami, z uczniami z 6 klasy. Dzisiaj pani minister, która wcześniej pisała w tej sprawie interpelację, skazuje dzieci przedszkolne
na naukę, wspólną naukę w budynku z 12, nie tylko 12-latkami, ale 13, 14 i 15-latkami. To rzeczywiście nie będzie dobre dla tych dzieci, bo przypominam, że gimnazja powstały po to między innymi również, aby oddzielić edukację tych młodszych dzieci od dzieci starszych. Ja już nie mówię o braku programów, podstaw programowych, podręczników. Dowiedzieliśmy się, że dopiero w piątek powstała nowa lista ekspertów, pełniejsza. Do końca listopada pani minister ma przygotować podstawę programową, aby wydawcy mogli potem napisać podręczniki. To wszystko robione jest na kolanie. Eksperci są z łapanki. Jak widać, nie ma tutaj przekonanych osób do tego, żeby tą podstawę pisać i prawdopodobnie tak późno lista ekspertów powstała. Zapłacą również gimnazjaliści, ci, którzy są w tej chwili w gimnazjach, ponieważ ich szkoły będą postawione w stan likwidacji. Nauczyciele w nich pracujący w sposób naturalny już też myślą o swojej przyszłości i poszukiwaniu swojego miejsca pracy, a ci gimnazjaliści będą chodzić do szkół, o których pani minister mówi, że to są złe szkoły, że te szkoły nie potrafią sobie z nimi radzić. To jest sposób motywowania dzieci do nauki pani minister Zalewskiej. To jest skandaliczne podejście do uczniów, do ich motywowania ich do edukacji. Ja mogę powiedzieć jeszcze tylko tyle, że pani minister ma przeciwników tej reformy nie tylko w opozycji, nie tylko w Platformie Obywatelskiej. Ma ich również wewnątrz rządu. Wystarczy spojrzeć na liczne uwagi, które zostały zgłoszone przez poszczególnych ministrów. Ostatnio okazało się, że być może również przeciwnikiem tej reformy będzie prezydent Duda. Co więcej, ostatnio się okazało nawet, że przeciwnikiem tej reformy jest sama pani minister. Jeżeli sięgniemy do tego, co mówiła na temat ewentualnych zmian i likwidacji gimnazjów kilka lat temu. Także jeżeli wszyscy są przeciwnikami tej reformy, łącznie z panią minister, jeżeli bierzemy pod uwagę to, co mówiła kilka lat temu, to powinien to być naprawdę wystarczający powód, żeby tą reformą się w tej chwili nie zajmować. Jedyną taką, naprawdę to, co jest bardzo poważne, to to, że pani minister oszukuje społeczeństwo. Oszukuje nie tylko mówiąc o tym, że efekty kształcenia będą lepsze w ośmioklasowej szkole podstawowej i czteroletnim liceum, ale oszukuje co do przygotowania tej reformy, oszukuje co do pieniędzy, które na tą reformę przeznacza. Otóż kiedy przyjrzymy się budżetowi na 2017 rok, to widzimy, że dotacja przedszkolna i subwencja oświatowa dla samorządów w 2017 roku będzie wynosiła 43 miliardy 200 milionów złotych. W tym roku wynosi 43 miliardy 100 milionów złotych. A więc praktycznie w przyszłym roku samorządy, mimo że będą musiały wprowadzić ogromną reformę, będą dysponowały taką samą pulą pieniędzy z budżetu państwa, a przypominam, że sześciolatki mają być objęte subwencją oświatową. Nie ma przepisów prawnych, które by na to pozwalały. Samorządy nie wiedzą, jak przygotować budżety na przyszły rok szkolny. Chciałam też powiedzieć o wielkim marnotrawstwie pieniędzy. Wielkim marnotrawstwie pieniędzy związanym z tym, że w gminach będą puste budynki szkół po gimnazjach, natomiast gminy będą musiały dobudować sale lekcyjne w budynkach, w których dzieci się nie mieszczą. Ja znam na swoim terenie gminy, gdzie burmistrz w tej chwili bardzo poważnie zastanawia się nad tym, jak on sobie z tą sprawą poradzi, ponieważ ma jedno gimnazjum i cztery szkoły podstawowe. W trzech szkołach podstawowych siódma i ósma klasa się nie zmieści. Będzie tam musiał dobudować w przyszłości salę. Jeśli mogę.
Więc jest tak, w najgorszej sytuacji są dzieci, które dzisiaj są w klasie szóstej i dzieci, które dzisiaj są w klasie pierwszej gimnazjum. Dlatego, że dzieci, które są dzisiaj w klasie szóstej, miałyby pójść w przyszłym roku do klasy siódmej, a potem ósmej i w roku 2019 pójdą do szkoły ponadgimnazjalnej. Ale te dzieci, które dzisiaj są w pierwszej klasie gimnazjalnej, będą w przyszłym roku w drugiej, potem w trzeciej i też dokładnie w tym samym 2019 roku pójdą dokładnie do tych samych szkół ponadgimnazjalnych. Co to znaczy? One oczywiście pójdą do innych pierwszych klas, bo te po gimnazjach pójdą do trzyletniego liceum, a te po szkole podstawowej do czteroletniego liceum. Ale pójdą dokładnie do tych samych szkół, dokładnie do tych samych budynków, które nie są z gumy. W związku z tym na pewno, i myślę, że to jest bardzo ważna informacja dla rodziców dzieci z szóstej klasy i z pierwszej klasy gimnazjum, będziemy mieć sytuację, kiedy nie 350 tysięcy dzieci pójdzie do szkół ponadgimnazjalnych, tylko 700. W związku z tym dostać się do dobrej szkoły ponadgimnazjalnej, do liceum czy do technikum będzie dwa razy trudniej niż dzisiaj. Jeżeli dzisiaj do dobrej szkoły mamy 3-4 kandydatów na jedno miejsce, to w roku 2019 będzie to 6-8. Również te dzieci z klasy szóstej są nie tylko zagrożone tym rocznikiem podwójnym, są również zagrożone tym, że nie wiadomo, czy kiedy będą miały zostać w klasie siódmej i ósmej, to de facto będą w tej samej szkole w dalszym ciągu. Dlatego, że te szkoły, które dzisiaj pękają w szwach, nie pomieszczą siódmych i ósmych klas. To znaczy te klasy i tak będą musiały gdzieś wywędrować na zewnątrz. W związku z tym, ponieważ jest założenie, że zmienią się obwody szkół, no to po prostu te klasy zostaną rozparcelowane. Dyrektorzy już dzisiaj mówią, co ja mam z tym zrobić? Czy mam zostawić klasy A i B, a klasy C i D przenieść do innej szkoły? Więc w związku z tym to, co ma być taką ideą dobrą, tej tak zwanej dobrej zmiany, czyli pozostanie dwa lata dłużej w tych samych warunkach szkolnych, jest fikcją, ponieważ spora część tych dzieciaków i tak będzie musiała wywędrować do innych szkół. Rzecz następna. Podstawa programowa. Taką podstawą pracy w szkole jest właśnie podstawa programowa, czyli zdefiniowanie, czego powinien się uczyć uczeń na każdym etapie edukacji. Oczywiście najlepiej widzieć podstawę programową w całości, czyli na przykład czego się ma uczyć uczeń z matematyki poprzez wszystkie etapy edukacji, ale takie minimum tego, żeby to widzieć, to jest, żeby zobaczyć, czego ma się nauczyć na jednym etapie edukacji, czyli na przykład w klasach 4-6. Jeżeli teraz wydłużamy te etapy, czyli pierwszy etap to będzie 1-4, drugi to będzie 5-8, no to proszę sobie wyobrazić, co wymyśliło ministerstwo. Otóż wymyśliło, że ci eksperci, którzy się ciągle zmieniają, ja się temu w ogóle nie dziwię, oni będą pisać podstawę programową do klasy siódmej. No wytłumaczcie mi państwo, jak można pisać podstawę programową do klasy siódmej, czyli do środka etapu edukacji, nie mając czasu i nie mając zielonego pojęcia, czego to dziecko ma się uczyć z tego przedmiotu w klasie piątej i w klasie szóstej. Ja się w ogóle nie dziwię, że ci eksperci uciekają, pani minister. Jeżeli czemukolwiek się dziwię, to temu, że w ogóle którykolwiek ekspert postanowił tę pracę dokończyć. Dokładnie to samo jest z klasą czwartą szkoły podstawowej. No po prostu ci eksperci piszą podstawę programową do klasy czwartej, nie mając zielonego pojęcia ani czasu na zdefiniowanie, co ma się dziać w klasie drugiej i w klasie trzeciej. To jest naprawdę, wierzcie mi państwo, bez pojęcia.